że jest z nami dzisiaj na sali młodszy brat najbardziej utytułowanego ucznia w historii Liceum Świętej Marii Magdaleny. Mógłbyś wstać na chwilę, proszę. Jaki podobny do brata. Dokładnie. Zupełnie niczym dwie krople wody. Twój starszy brat był dla naszego liceum najlepszym, co nam się mogło przytrafić. Jako dyrekcja mamy nadzieję, że godnie go zastąpisz. Poprzeczka zawieszona jest wysoko, ale tylko ktoś o takim nazwisku jest w stanie osiągnąć więcej. Uważaj tylko. Zanim oddam wasze kartki, mam problem z dwoma pracami, ponieważ popełniono na nich dokładnie te same błędy. Nie są to jednak błędy obliczeniowe, jedynie drobne błędy w zapisie, które praktycznie nie mają wpływu na ocenę, jednak pozostawiają wątpliwość co do uczciwości jednego z autorów. Jednym z nich jest Stanisław. I się nie podpisał. To on! Panie profesorze! To on ściągał! Przez prawe ramię cały czas patrzył na moją kartkę! Próżny twój mozol. Twoim ostrym mieczem prędzej powietrze w kawałki byś pociął, niż kropelkę krwi wytoczył z żył moim. I szukać hełmów, które strzaskać możesz, bo moje życie zaklęte. I próżno sili się na nie z kobiety zrodzone. Zwariowałam do reszty! Uderz na Gdafie! Niech pan się przeklęty, który z nas pierwszy zawoła sól, dosyć! Thank you.
A znowu zaczyna!
Panie dyrektorze, może pan w końcu poznać prawdziwe oblicze profesora Świętoszewskiego. No tak dalej być nie może. Zrobimy tak. Profesor Świętoszewski, naprawdę lamy gość. Ostatnio radził mi sobie jednej laski. No masz rację, z profesorem można porozmawiać o wszystkim. Nawet możemy pisać sprawdziany w sali. Piątka za aktywność? Nie ma problemu. Przepraszam bardzo, ale moim zdaniem profesor jest kompletnie niekompetentnym nauczycielem. Nie przerabia z nami materiału zgodnie z podstawą. I przez to możemy nie znać matury. Otóż to, ja kompletnie, totalnie nie pojmuję, co w nim widzicie. Przeciwieństwie do niego to profesor Doryński. On zawsze przestrzega regulaminu. Sprawdziany piszemy zawsze w auli, a telefon pogodzony do kontaktu na lekcji jest natychmiast konfiskowany. Ta szkoła nie jest dla leniwych pyszałów. Powinniście to już dawno temu zrozumieć. Dzisiaj leczymy już z ósmą sezonę dynastii. Dobrze mówię, no. Kernelowicz, moja drożdżówka jest? Tak jest, panie profesorze. A tobie co? Bo chyba się zgubiłem. Witam, Gerbery 24. Żadnego nauczyciela z naszej szkoły ma smutny koniec. Agent 008, nasłany przez wrogą szkołę, aby zasiać chaos w murach naszej, już więcej nie przekroczył próg majątku. Dyrektor Ogoński przejrzał na oczy, lepiej późno niż wcale, i zwolnił nauczyciela. Uczniowie drugiej A z żalem w sercu pożegnali się z profesorem, a z jeszcze większym żalem z jedyną w swoim życiu okazją na dobrą ocenę. Mimo trudnych początków nasi dzielni uczniowie poradzili sobie celująco na maturze. Gloria victis, victoribus, albo komuś jeszcze inne. Szali gotulone, spodnie mają zeszłoroczne, miny mroczne. Taki dzieckiem się nie zajmie, tylko myśli o Einsteinie itp. 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 itp.
100 lat miało, jak zakon Marynki we krwi pogaństwa ósmicznego brodził. Już ósmy krzyje uchylił bokowy lub ziemię oddał, a z duszą uchodził. Płotek rozdziela Marynkę od wrogów. Po jednej stronie błyszczą umysłów szczyty i szumią lasy, pomieszkania bogów. Po drugiej stronie na pakurku wbity kalkulator, godło ósemki, czoło kryje w niebie, groźne kumary wyciąga ramiona, gdyby wszystkie ziemie Palemona chciał z góry objąć i karnąć pod siebie. Szanowni, oto płot. Płot z dziurą. Płot oddzielający dwie szkoły. Marynkę i ósemkę. Dziura w płocie służy uczniom ósemki do skracania sobie drogi do sali gimnastycznej. Jeszcze niedawno płot ów istniał. Stety lub niestety został wymieniony. Dziś zostało tylko wspomnienie i ta historia. Bardzo proszę, ważność pana, dyrektora i kompana, by wysłuchał tu wezwania, bo inaczej będzie pana. Zatem proszę cię uprzejmie, zapraw płot ten w dziurawę, bo inaczej będą zwady. Dziura bowiem prowokuje. Co chce z nią przejść, uczeń zaraz wyskakuje z raną, jaką się zapamiętuje. Dziura, myślę, jest zasadzka. Na pozór łatwa do przejścia. W rzeczywistości każdy, który przejść zamierza, za pół minuty ból nogi uśmierza. Uczniowie przestrów nie słuchają, mimo że sami płakają. Jedyny fortem? Płot naprawić i już więcej się nie ma. Dziura zniknie, szkód nie będzie. Miły panie, dobrodzieju, płot ów stoi od lat wielu. Od prawieków dziura w płocie straszy szmelców i złodziejów. Dziura owa to cyna dziura. Nie zrobił jej żaden ciura, lecz sam nasz absolwent wielki. Gdy Prądzyński, nasz generał, co bił Rusków w listopadzie, grał raz w piłkę na wykładzie. Piłka mu się ciut wymsknęła, a i stąd dziura ta się wzięła. Dziura owa więc pamięta wielce cnego Cegielskiego. Marcinkowski ci ją widział, Karol Liebert też podziwiał. Krótko mówiąc jednym słowem, kula ziemska zna tę dziurę. To tradycja naszej szkoły. Przody słońce w miejscu stanie. Przody w morzu wyschnie woda. Niech tę dziurę zaceruje. Jak zniszczono, tak zostanie. Takie więc jest moje zdanie. Inaczej dam komarę na nie. Która lubo mało znana. Cóż to jest? Właśnie panie, lecz witerę go przerobię. Jak mi jeszcze kropla skapie, to cię czepnę tak po łapie, że proformę wspomnisz sobie. Czytaj ważno! Bardzo proszę, mocium panie, me wezwanie, mocium panie... Niech cię czarci chwycą z taką pustą mózgownicą! Mocium panie, cymbał pisze! Właśnie pana własne słowo. Milcz waś! Przepisz to na nowo! Mocium panie, opuść wszędzie, pisz na nowo, pisz, powiadam, mózgu wełbie za 3 grosze. Teraz przerwa! Dzwoni dzwonek. Upiekuć się dzisiaj, Bronek. Thank you.
lecz godnego ma sąsiada. Dalej żwawo! Niech kto żyje, biegnie, pędzi, zgania, bije! Cóż się stało? Płot naprawia! Płot graniczny! On rozkazał! On się waży! No, styska, nie trać czasu! Ściągnij zakar, weź narzędzie, po cichutku, delikatnie, niech wszystkiemu koniec będzie, nic się nie, bo ja za tobą! Wryć, wryć! Aby płotu wykończył. Tak jest! Ha, ha. Każę, bo mam prawo, by tradycji szkoły ustrzec. Jakie prawo? Jak zniszczono płot graniczny, tak zostanie! Ale sam sąsiedzie, luby, miły, to szaleństwo z waszej strony. Płot będzie naprawiony. Czody przyjaciele! Garść się ze mną kruszym krzykiem! Chcesz więc bójki? Pójdź za czole. Luby, miły. Znajdźmy się z bójkiem. Co? Jak? Żwawo! Bij za siły! Hej, Raczkowski! Daj kartkówkę! Przepytam tę makówkę! Pan Krzysztof wypożycza bluzki na wpływ po 80 zł. O ile zamówienie jest mniejsze niż 50 bluzek, jeżeli zamówienie jest większe niż 50 bluzek, ale nie większe niż 600 bluzek, wówczas cena jednej spada o 10 groszy, pomnożone przez liczbę zamówionych bluzek. Jaka wielkość zamówienia maksymalizuje dochód pana Krzysztofa? Ile wyniesie ten maksymalny dochód? Wynik podaj szybko, śmiało, by sparować cios mój cało. Nowakowski, słuchaj Ino. Jeśli nie chcesz mojej zguby, odpowiedź podaj luby. Może któryś z uczniów ładnie odpowiedź zaraz odgadnie? Co, szuczarka? Ty nie umiesz? Ale jeszcze żeś nie wygrał. Mocił panie, waszmość panie, powiedz mi teraz na wezwanie, czym jest topos? No, powtarzający się motyw występujący w sztuce i w kulturze danej cywilizacji. Aha, panie bracie, ciut, 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 za mało. Pani Jolu, powiedz temu panu, czym jest topos? Topos to znaczeniowy schemat ekspresji, przeważnie motyw, występujący powtarzalnie z niektórych wielu epok, jak to bada jako ostateczny element tradycji lub niejasna konkretyzacja archetypu. Stały motyw, wątek, stojący, wyobrażeniowy. Możesz przerwać. Pojawiający się w wielu dziełach literackich, świadczący o niezmienności kultury. Możesz przerwać. Teraz powiedz, panie drogi, nim przekroczysz wiejskie progi, kto większą porażkę poniósł? No, to jest najtrudniejsze pytanie. Ale uczeni zna odpowiedź, zwiedzie wszystkich na manowiec, albowiem odpowiedź taka, że nie ma pana Szczupaka, pojedynek więc nieważny. I co teraz? Teraz zgoda miły panie, pora rzucić tę nieważność i pogodzić się nareszcie. Lecz co z płotem? O tym potem. Niech tu leży se pokoju. Nowy wygląduje. Ładnie. A ten do muzeum. Co by Ósemkowicz ciura nie zbliżał do niego kaptura? Niechaj go nie profanuje, ale leżącego w muzeum szanuje. Świetny pomysł!
masz ci rację. Wnet dostaniesz generację. Płot w muzeum, świetna sprawa. Zaszczycona będzie Warszawa, gdy obok Jana Matejki stanie płot. Nasz Marynkowy Wielki, a Usenkowicz idiota. Więcej naszej działki nie zamota, bo przejścia łatwego nie będzie. A więc płot uszanowany, a Usenkowicz od szkód cielesnych uratowany. Bądź zdrów, więcej na waszym nie postanę. Z nami kwita, resztę zostawmy Panu Bogu. A więc wreszcie, koniec sporu. Wreszcie, wreszcie, wreszcie sami to powiedzcie! Hej! Reinholdzie! Dosyć będzie! Daj pół złotka albo złoty baserunku dla hołoty, ale zabierz im narzędzie! Dosyć! Koniec na dziś będzie!